obejmując prezydencję w konwencie marszałków województw, przede wszystkim założyłem sobie cel, żeby bardzo mocno porozmawiać o dokończeniu reformy administracyjnej, a więc przede wszystkim o wzmocnieniu roli samorządów, w tym ogromnej roli, jaką przypisywane było, jest i faktycznie jaką pełni samorząd regionalny, a więc więcej władztwa, ale równocześnie więcej finansów. I to było jak gdyby przewodnią moją, takim przesłaniem, nad którym głównie zająłem się, żeby ukierunkować pracę Konwentu Marszałków Województw. Oprócz tego bardzo wiele rzeczy związane było, czy stanowisk przyjętych, z finansami, służbą zdrowia, edukacją, gospodarką przestrzenną, a więc tymi sferami, które są bardzo istotne dla regionów, dla mocnych regionów. Na dzisiejszym, znaczy w obecnym konwencie przyjęliśmy również deklarację, nie stanowisko, ale deklarację mówiącą o roli samorządów województw, a przede wszystkim wyraziliśmy głębokie zaniepokojenie informacjami, deklaracjami związanymi z rewizją ilości województw, powstania nowych województw. Uważamy, że reforma administracyjna przede wszystkim regionów polegała na tym, żeby były to silne regiony. Jak Państwo pamiętają, początkowo była mowa o 12 regionach, mamy 16, dzielenie i powstanie dalszych nowych regionów do niczego praktycznie nie prowadzi. Te 16 regionów, silnych regionów, to jest też możliwość współpracy z regionami z Europy Zachodniej, z Czech. Oni muszą mieć również silnych partnerów. Niepokoi nas również fakt zapowiedzi w exposé pani premier Beaty Szydło mówiące o zmniejszeniu wysokości podatku PIT i CIT-u, ponieważ to w zdecydowany sposób obniża dochody samorządów. Powoduje to, że mamy mniej pieniędzy na realizację zadań. Nie mówi się natomiast nic o tym, w jaki sposób te dochody nam zrekompensować. Zgadzamy się z tym, że ten podatek PIT może być obniżony dla przedsiębiorstw, ale bezwzględnie musi być samorządom rekompensata, należna rekompensata z budżetu państwa. Te zmiany administracyjne, które ewentualnie mogłyby nastąpić, zapowiadane zmiany, spowodują to, że pod znakiem zapytania stanie realizacja regionalnych programów operacyjnych, a przypomnę, że jest to kwota ponad 120 miliardów złotych. A więc konieczność rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską, co w znaczący sposób opóźni lub wręcz uniemożliwi realizację naszych regionalnych programów operacyjnych. Konwent Marszałków po raz kolejny zajął się bardzo istotnymi sprawami dla naszych małych ojczyzn, dla regionów. Wczoraj rozmawialiśmy przede wszystkim o ochronie zdrowia, mapowaniu potrzeb zdrowotnych, pakiecie onkologicznym, ale również konsultowaliśmy między sobą nasze regionalne programy innowacji, które są oparte na inteligentnych specjalizacjach. Najbardziej jednak istotne stanowisko, które podjęliśmy, dotyczy właśnie planowanych zmian zapowiadanych przez stronę rządową. Nie kwestionujemy oczywiście prawa rządu do kreowania podziału administracyjnego kraju, ale nie w tym czasie, nie w trakcie kadencji. My mieliśmy wybory w ubiegłym roku. W tej chwili bardzo mocno mamy już zaangażowane regionalne programy operacyjne w nowej perspektywie, w perspektywie 2014-2020. Każdy z tych regionalnych programów był oddzielnie negocjowany z Komisją Europejską. Są również podpisane umowy rządowe pomiędzy regionami a rządem polskim. Jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni takimi planami. Uważamy, że nie w tą stronę powinniśmy zmierzać. Zależy nam wszystkim na decentralizacji, dalszej decentralizacji i reformowaniu kraju, ponieważ samorządy spełniły się. My jesteśmy fundamentem demokratycznego ustroju
Polski. Przeciwko, nasze stanowisko jest przeciwko również temu, że nie rozmawia się z nami, a wszelkie zmiany dotyczące kraju, podziału administracyjnego powinny być poprzedzone debatą powszechną i konsultacjami.